I witamy serdecznie w kolejnej, ale też nowej w sumie serii z Diablo 2 Resurrected. I oczywiście wciąż wamp i ze mną jest Wąsu. Wciąż Wąsu. Tak jest, tak, postanowiliśmy na razie chyba zostać w klimacie Blizzarda, na to wychodzi. Ze StarCrafta na Diablo i na przemian, ale... Ale to jest troszeczkę, nazwijmy to, nowszy tytuł w pewnym sensie, więc... Zobaczymy, jak to pójdzie. Ale ja podchodzę do niego z pewną dozą nostalgii. No, jednak to grało się kiedyś w singlu. Zawsze kolega przychodził z płytką jeszcze, ten drive'ów nie było. Dawał Diablo, oczywiście nie kupione, no bo wiadomo. No bo tak. Ale no cóż, wreszcie jest moje, wreszcie jest kupione. Tak jest. W odświeżonej edycji. Może dojdę dalej niż do normala, no bo przecież stare myślenie. Przyszedłem normal, przyszedłem całą grę. Tak. Co przechodzi dalej? Dobra, to ja w takim razie, no co, tworzymy dopiero postacie. Ja, tak jak dostaliśmy wcześniej, wezmę nekromantę. Nawet się przygotowałem. Na drugim ekranie mam builda otwartego. Jak myślisz, czy, co powinienem wziąć? Paladyna czy druida? Co chcesz? Właśnie, sam nie wiem. To mi druid to był chyba moją pierwszą postacią, którą kiedyś grałem, więc to byłby powrót do korzeni. Ale z kolei zamysł paladyna też mi się podoba. Zaczynamy na normalu, prawda? Tak, zawsze się zaczyna na normalu. Dobra. Ale chyba zdecyduję się na druida. Czy chcemy zwiększyć odstęp między łupami? Czy chcemy? Chyba tu nie, chyba nie leci ten loot tak jak w Path of Exile, co? Nie jest tak nadstukane. Grałeś w betę, to... Ta opcja chyba była wtedy włączona, a tak naprawdę to dużej różnicy nie robi. Dobra, ja tworzę grę. Jak stworzysz postać, to na dole masz poczekalnię i możesz dołączyć do gry. Okej, czyli powinien wziąć online i co dalej? Create new. Nazwa gry to... Nie, ja stworzyłem. Nazwa gry to top 0, hasło 1, 2, 3. Ale muszę mieć postać najpierw. No tak. No to tylko kwestia wybrania klasy i wpisania imienia. Okej. Hardcore nie. Dobrze. Dobrego dnia! No bo już jestem na mapie, ale oczywiście... Nie mogę tego tutaj zrobić! Dobrze, lobby. Nie będę robił. Okej, skip. Jak się nazywa ten? Top Zero. Pisane łącznie, czy jakoś... Nie, no, top zero. Ty, o, ty, zero. Cyfra. Okej, czekaj. Nie mogę tego tutaj zrobić. Join game. A password? Przepraszam. 1, 2, 3 wciąż. Yeah. Wąsu. Nazwałeś się Wari. Serio? No dobra. Nie, wait. Jesteś wąsu. Twoja to jest obecność Wari. Jest... O, jak się wyłącza chodzenie? A czy zawsze się... To wędrowny kukier o wątpliwym charakterze. O, mam polski dubbing. No. Nie jestem zaskoczony widokiem kogoś z twojego rodzaju. Dobra, ja to jestem troszeczkę bardziej... mniej zapoznany z tą gierką. Nie wnieście. Więc liczę, że trochę możesz ogarnąć. I poszukam, bo pamiętam, że tak mi się zdaje, Podzę że normalnie... Statystyki. Tak. Pod Z mogę wyświetlić, czy jesteś, czy nie. Że wyświetlam. Pod A też statystyki. Pod S... O, zadania są pod Q, jak questy. Żeby defaultowo biegać, a nie chodzić. Nie mogę tego tutaj zrobić! Ale staminę masz, to nie chcesz defaultowo biegać. Też defaultowo biegać. Nie mogę tego tutaj zrobić! Ale ona się bardzo szybko regeneruje. Bo mi się nie uśmiecha biegać z tym... kontrolem. Chyba, że poza miastem się to zmieniało. Dobra, idź do Akary po zadanie. Będziemy musieli zniszczyć siedlisko zła. Nie, gdzie jest Akara? Pewnie tu. Tutaj. Jestem
Jestem. Kar. Dobra. Muszę jeszcze. Czy questa to już mam wcześniej? Tak jak ty wziąłeś chyba. I co, przedstawiłeś, że cały czas biegasz? Nie. Okej, oj, trochę się drewnianie gra, ale to kwestia przyzwyczajenia. Na kanał to zaczyna ze szkieletem. To dzięki itemowi. O, ale mogę mieć tylko jednego naraz. Okej. Okay. Skill shine weź. Chyba ja nie mam żadnego skill. Tam z czym pominęliśmy. Nie iść pod energię, że energii mi zużywa przywołanie szkieleta. Tak, bo wszystko ma z przedmiotów. Później. To jest stracony ten punkt. Bo ogólnie chcesz być jak najbardziej wytrzymały, dlatego potrzebujesz mieć dużo żywotności. Na zręczności i siły potrzebujesz do bloku i do przedmiotów. Dobra, a wiesz jak naświetlać przedmioty na ziemi? Nie, ale to też na pewno da się przestawić. Poczekaj, options, gameplay. A czy nie, jak się na nie najedzie, no to nie widać, nie, ale... No, szkielety walczą z zombie. Chciałbym jakieś ograniczenie do ilości szkieletów naraz? Jak to działa? Masz, słuchaj. Liczba szkieletów 3, okej. Okay. Czyli jeszcze jednego mogę. Jest. Yep. Item label displayed, okej. Okay. To nie to. No. User interface, accessibility controller, automap, full screen. Nie widzę, nie widzę tych ustawień. Graphics, legacy video options. A wciśnij przycisk G. To zmienia grafikę. No. Okej, okay, to już ogarniesz to. Nie, to wiem, no ja w betę grałem, to też... A... Wcale nie wyglądała ta gra tak źle. Nie wygląda dalej, w sensie... Nie, teraz jest bardziej rozpikselowana niż powinna być też. Może, ale... Ale wiesz co ci powiem? Fajne wyglądają w starej wersji graficznej. No, ale to sobie też. Dobra, wbiłem poziom. Tak. Teraz zatrzymajmy się na chwilę, bo ja to muszę ogarnąć. Czyli... Pora przejść do gajda. Pora przejść do gajda. Najpierw nowa umiejętność Race Skeleton. Firestorm. Czyli to chcę na jeden poziom, dobra. A jak ja... W co ja powinienem najpierw zainwestować, jeżeli chodzi o atrybuty? Bo tego na gajdzie nie widzę. Powiem ci szczerze... Albo siłę, żeby nosić lepsze pancerze, bo na początku będziemy z tym kuleć. A tarczy nie masz jeszcze, więc... Ja u siebie polecę w siłę. Za... Potem zresztą, jeśli coś popsujemy, to można zawsze respektować. To odblokowujesz właśnie po tym pierwszym questie, który mamy. No dobra, to daję w siłę. Mam ciekawe zaklęcie. Ale wyświetliłem, że ten, zrobiłem sobie, żeby wyświetla zdrowie i mamy kropkami. Ej, czemu tylko dwa szkielety? Przecież to chyba mogłem mieć trzy, chyba że zgubił się gdzieś jeden. Nie, przed chwilą miałeś kapliczkę skilla. Ona ci zwiększa skill ten. Okej, okej. Tak. Dobra, dobra. Czyli coś jednak pamiętam z tej gry. Szkielety zapraszam tutaj. Dobra, zobaczmy jak się porównywało przedmioty. Mogę odesłać, mam aplikację, że zwykła, tak dobra. Tu jest wszystko na razie legit. Obluzowany głos. O, jakiś... jakiś fajny przedmiot paladyna dostałem. Właśnie, bo tu loot jest chyba łączony mimo wszystko, nie? W sensie widzimy chyba to samo, co wypada. Tak mi się wydaje. I kto pierwszy, ten lepszy, że tak powiem. Dobra, siedlisko zła. Wchodzimy. Ale i teraz... mimo, że kto pierwszy, ten lepszy, to rozumiem, że raczej będziemy współpracować, prawda? Tak, tak. Tutaj nie chcemy omijać żadnych potworów. No tak, Nie, zadanie tak głosi. Teraz jest troszeczkę lepiej. Poczekaj, czy tu ci wypadły bełty? Tak. A pod to się. Już. No, to jest skończony. Mana mi się skończyła, nie mogę czarować. Spokojnie, moje szkieletory nas interują. Ten dalej żyje? Co to ma być? Chodź. Bo tu są wskrzeszające. Szamanie wskrzeszają.
Czekaj, bo ja z kontrolem biegam, ale jak grałem w bety, to wiem, że jeszcze jakiś inny przycisk od tego był. No właśnie, musi być jakiś... Taki bardziej sensowny do tak. klikania. Możesz... O! F to przybliżenie kamerki. Ej, ładnie to wygląda. Co wcisnąłeś? F. Ładnie to wygląda. A, F. No. Taba na pewno chcesz łączyć, żeby widzieć mapę. R, tak... R to bieganie. Możesz przełączać. Żeby na stale biegać. Słyszysz? Tak, tab to mapa, ale jeszcze to by też mapa na myśli. Czy ty słyszałeś o RC? To jest ważne. Tak, słyszałem. Teraz biegę, to jest. Fat Queen. I am speed. I am speed. I think Fat Queen. Golda samo zbiera. Druidę. Teraz lepszy pancerz. Ale nie mogę go założyć. Dlaczego? Nie masz siły, tak? Nie, siłę mam. Wymaga na 15, mówię. A nie, założyłem go. To nie wiem. Ogólnie to też oglądałem, jak tam niektórzy grali. No. I odkryłem, że ja kiedyś grałem bardzo źle. Kiedyś jak grałem, to zbierałem pełny ekwipunek. Nie identyfikowałem w dziczy, że tak powiem, przedmiotów. Powracałem do miasta. Szedłem do Descartes Kane'a. Okay. On za darmo identyfikuje wszystkie przedmioty. Wszystkie sprzedawałem i wracałem. I chyba dlatego kiedyś grałem tak bardzo długo, bo później leci dużo przedmiotów, a ja wszystkie zbierałem. Nie jest to złe, no nie powiesz. O, masz czapkę. Dostałem capture. Oh yeah. A ja patrzę, czemu mi się bieganie wyłączyło, a ten... Stamina. Staminę. No. Też sobie pochodzę, żeby zregenerować. O, mi się też to zrobili z menu. Zmniejszyli je trochę. Uuu, big boy. Big boy. Dobrze, że mam od tego ludzi. Znaczy, no, ludzi to złe stwierdzenie, ale... Albo mi się wydawało, albo miał coś między nogami. Chciałem sprawdzić, czy z niego jeszcze szkielet wyjdzie, ale nie. To dobre pytanie. Jak się nie zna gry, to chyba dosyć zasadnie sprawdzę, nie? W sensie. Szybko zła, nie ma na nas ten szans w ogóle. Ale te bełty i strzały to wyrzucam z ryku, bo ja tego nie potrzebuję. Tak, nie zbieramy tego. I sprawdzaj te itemy, które pod nią w sensie. Ja na przykład fajne berło paladyna znalazłem. A te plus jeden... przedmioty, które są bezużyteczne, to wywalać na ziemię, czy...? Tak, bo one są tanie. Okej. Okay. Dostałem coś dla czarodziejki, jakiś topór. Ale ten topór to jest słaby. Krótki kostur. Jego może idzie sprzedać, ale to nie jest dla mnie. Tak, raczej chyba... Chyba chcesz niebieskie sprzedawać na, i lepsze, bo białe są dosyć tanie. O, są i buty teraz. O! On jest niebieski! Tak. To jest jeden z potworów, który zawsze występuje w tej lokacji. O. Jak on się w polskim nazywa? Gorejący trup. Tak, gorejący trup, dokładnie. Czekaj, ty grasz w tym końcu, paladyny, tak? Nie, druidą. Ale tak. Tak dziwię, gdzie moi ludzie. Oni też mogą paść. No. Ale już przynajmniej nowy. O, poleciały żółte rękawiczki i niebieska zbroja. Plus 3 do życia, plus 5 odporności na ogień. Biorę. Ty masz pancerz? No ten taki najbardziej podstawowy. Ile ma defensa? 11. To masz ten weź. Ray Skeleton. Teraz każą mi wziąć Amplified Damage. A masz rękawiczki? Większe nie obrażam. Nie. Wyrzuciłem tu dwie rzeczy, weź sobie zobacz. Żadna zbroja. Lepsza. Dobra. Ale gdzieś tu jeszcze mówisz rękawiczki? Mhm. Dobra, widzę. Dobra, ja próbuję dalej w siłę. Silny druid. A ja zwiększyłem ilość obrażeń. Z czegoś. Nie jestem pewien nawet. Okej, idźmy dalej. A, jeszcze mikstury przyniosę sobie na pasek. Nie
bo ja mam teraz zwykły atak, przywołanie szkieleta i rzucenie klątwy na zwiększenie obrażeń dla mnie. Tak. Co już nie... jak ja mam to robić, żeby... Tak, możesz to zrobić skróty klawiszowe, żeby zmieniać te skille aktywne, które masz na przyciskach. Chyba bazowo podeszami się to ustawiało, ale tutaj chyba zwiększyli ilość bindów w tej wersji. Oczywiście, czyli jak zrobię tak, okej, to jest klątwa. To wystarczy, żeby zaskarbić sobie zaufanie. Dobra, ja otworzę portal. I wychodzimy. Widzisz, że tutaj... Tu. Ale ja tu lutuję, jeszcze bronie są. Tutaj siedlisko zła zmieniło się na piękne, kolorowe. No zauważyłem, że tak troszeczkę inaczej to wygląda. I wracamy do miasta. Misja wykonana. Misja wykonana pierwsza. Same dwa kary i w nagrodę będziemy mogli zrobić respeka. Udało ci się oczyścić. Tam respeka. Dostałem nową umiejętność. Tak. To teraz chcę punkt dać w Skeleton Master. Dobra. Miłego dnia. O, 1000 dostałem. Resetuj atrybut umiejętności. No tak, no ale chyba nie będę tego robił teraz. I gdzie ty dostałeś? Resetuj ten? Na niej jak klikniesz. A, dobra, jest. No ale dobra. Nie będę teraz tego używał, no bo... Nie. Bo dobra, masz tylko od niej... łuk i oszczep. Od niej masz to tylko 3 razy w grze. Okej, nic nie mogę zidentyfikować, ale nic z tych rzeczy mi się nie przydadzą. Ale masz przed... A, nie masz, okej, dobra. To mam broń na sprzedaż, to ma znaczenie, gdzie sprzedaję, czy...? Dobre pytanie. Nie wydaje mi się, żeby to miało znaczenie. Wartość sprzedaży 100. A jak pójdę do... Przecież jest jeszcze jakiś inny spek, tak dobrze pamiętam. Mhm, tam jest Charcy chyba. Na przykład. Hej! Handel. Nie, to tyle samo. A tego nie wiem, też nie. Dobrze cię widzieć. Też się cieszę, że cię widzę. Dobra, to posprzedawałem rzeczy. Mhm. Zastanawiam się, jak tu mapkę zmienić. Automap, full screen, minimap, left. Tak, idziemy do Kashi, ona. Ale to poczekaj. Tak patrzę na czas, to jest dobry moment, żeby zakończyć pierwsze spotkanie nasze z Diablo. No i co, widzimy pierwsze się... zwycięstwo. Tak, pierwsze i widzimy się w kolejnym odcinku. Tak jest, na razie.